Witaj, podróżniku. Jeżeli wszedłeś w posiadanie tego dziennika, to znaczy, że moja wyprawa w poszukiwaniu starożytnego obserwatorium powiodła się. Przeglądając kartę tego dziennika, podążysz w ślad za mną i dowiesz się, co tam znalazłam. Zaciekawiony? A zatem ruszajmy. W miesiącach poszukiwań nareszcie stałam przed wejściem do kompleksu obserwatorium, które znajdowało się w samym sercu sieci kanionów. Po przekroczeniu wrót weszłam do zdającego się nie mieć końca tunelu, który doprowadził mnie do podziemnego sanktuarium. Ogromne pomieszczenie z centralną częścią, na którą można było się dostać przechodząc po ścieżce z lilii wodnych, tzw. błękitnych lotosów. Dwie z kolumn sanktuarium miały formę bogini nieba Nut, zdającą się podtrzymywać niebo i sprawować pieczę nad tym miejscem. Przyglądając się całemu wnętrzu, doszłam do wniosku, że przypomina ono Ozyrejon, świątynię z Abydos. Czyżby pozostałość kompleksu innego obserwatorium? Na najbardziej zewnętrznych ścianach sanktuarium Bóg Słońca Ra w formie malowideł odbywał swoją codzienną wędrówkę, płynąc barką przez niebo za dnia oraz za światy w nocy, gdzie toczył walkę z Apopisem i odradzał się o świcie, wyznaczając tym samym cykle dnia i nocy. W pewnym momencie przemierzania sanktuarium poczułam na sobie czyjeś spojrzenie. Rozejrzałam się, ale nikogo nie dostrzegłam. Mimo to szybko skierowałam się do następnej części kompleksu. Tym razem była to biblioteka. Kompleks nie pełnił zatem tylko roli obserwatorium, ale też strzeg i przechowywał ogromną ilość wiedzy. Naokoło pomieszczenia rozciągały się regały nie tylko z papirusami, ale i księgami, zwojami, mapami, tabliczkami i różnymi artefaktami. Widocznie pochodzenie zbiorów przekraczało teren i czasy starożytnego Egiptu. Moje zdziwienie nie skończyło się jednak na tym. Bibliotekę zamieszkiwały dziwne stworzenia, które zdawały się opiekować zbiorami. Miały formę czczonego w Egipcie ptaka Ibisa, utożsamianego z Totem, bogiem mądrości oraz księżyca. Ważnym elementem kompleksu była życiodajna woda. Zatrzymując się w małych zatoczkach, mogłam podziwiać, jak spokojnie spływała po kamienie. To, co było tu jednak najbardziej niezwykłe, unosiło się ponad moją głową i oświetlało całe pomieszczenie. Światło jaśniejące niczym gwiazda, w które dało się patrzeć, gdyż nie oślepiało. Wokół unosiła się upływająca je konstrukcja. Ledwo mogłam oderwać wzrok. Z zadumy wyrwał mnie poruszający się szybko cień, który dostrzegłam kątem oka. Wzięłam to za znak, że czas ruszać dalej. Chwilę później nareszcie znalazłam się u celu podróży, pod kopułą obserwatorium. Na środku znajdował się ogromny panel z systemem płyt naciskowych i konsolą do sterowania funkcjami obserwatorium. Pod samym sklepieniem znajdowało się coś na kształt wskaźników, umocowanych na prawie niewidocznym mechanizmie. Wielokształtne elementy miały, zdaje się, wskazywać punkty na niebie. Schodami można było zejść poziom niżej, do kolejnych elementów sterujących. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak działa obserwatorium oraz ile możliwości daje. Ale niedługo miało się to zmienić. Mój wzrok przyciągnął cień, który okazał się zmierzającą w moją stronę tajemniczą postacią. Więcej szczegółów wyprawy nie mogę Ci zdradzić, gdyż najgłębiej skrywane sekrety obserwatorium każdy musi odkryć sam.